Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie i na początku oczywiście wyjaśnienia związane z tym, te białe koszulki, bo to tak zastanawiałem się, jakiś imidż, ale na dzień dzisiejszy białe koszulki na razie zostają i te głowy nasze gadające. Białe koszulki są jakby takim elementem szacunku dla tych ludzi, o których rozmawiamy, no bo cóż my możemy więcej, no kwiaty jeszcze możemy gdzieś postawić, ale chcielibyśmy, żebyście Państwo widzieli. Tutaj lotnik. Żeby już nie wracać do tego, lotnik za chwilę, powiemy kto i fajne takie losy człowieka i warte być może przypomnienia. Tylko na początek przypominam, dziękujemy za, czy jak to te, za, dziękujemy za subskrypcje, dzwoneczki, bo to ktoś mnie tam podszkolił, że dzwoneczki to jeszcze też dodatkowo są ważne. Ja nie wiem, no ale dobrze. I dziękujemy i za komentarze, no mało komentarzy, ale też dziękujemy tym, którzy w ogóle zdecydowali się komentarze jakieś umieścić pod naszymi filmami. I zachęcamy do subskrybowania. Jeszcze dużo mamy rzeczy do opowiadania. Ktoś, kto się interesuje, być może coś dla siebie znajdzie w naszych filmach. Lotnictwo i postać znakomita polskiego lotnika. Co możemy, Mariusz, powiedzieć na temat postaci, która jest tutaj wśród kilku jeszcze postaci? Inne, są i panie, bardzo cenimy sobie to, że są też panie. Można tutaj właśnie między innymi, ja uwielbiam te zdjęcia, można sobie poglądać chociażby kwestie mody z lat. A właśnie, moda, no, z lat 20. I to naprawdę wygląda fenomenalnie, bo tutaj i też mundury polskich oficerów, ale przede wszystkim właśnie te pięknie ubrane kobiety. Proszę zobaczyć, charakterystyczna rzecz. Ciężko było wtedy kobietę zobaczyć bez nakrycia głowy. To była rzecz charakterystyczna, chociaż jak patrzymy na mężczyzn, to jest dokładnie to samo. Wtedy to nakrycie głowy było takim charakterystycznym elementem. To podobno to miało kształtować jakby wizerunek takiego eleganckiego człowieka, ktoś nie miał jakiegoś tak... Kolokwialnie powiem, kapelutka, to nie był tak istotny, tak ważny. Jak Państwo widzą na tym zdjęciu, bardzo dokładnie się tu jeszcze schowam, bo jedną panią zasłaniam, przepięknym znowu ubranku, także można sobie zobaczyć, jak ta moda z lat 20. wyglądała. No ale dzisiejszy nasz bohater, czyli pan Władysław Dittmer, bardzo ciekawy człowieczek, o bardzo pokręconych losach, ale człowiek związany z lotnictwem. I tak jak tutaj z Maciejem się trochę aż zaszokowaliśmy tą jego historią, że ona jest tak pokręcona, ale z drugiej strony tak ciekawa, że tak rozmawiając tutaj przed nagraniem filmu, stwierdziliśmy, że troszkę im zazdrościmy, że mieli to życie może z jednej strony tak ciekawe, tak jakieś dziwne, pomieszane, różne przejazdy, zmiany państw, a z drugiej strony oczywiście no nie zazdrościmy oczywiście tego, że żyli w czasie wojny, bo wiadomo, że to jest chyba najtrudniejszy, najstraszniejszy czas, jaki można sobie wyobrazić. Czyli zaczyna swoją przygodę z lotnictwem rosyjskim, ale zostaje skierowany do Francji. O, i żeby nie było. Z jednej strony, no wiadomo, tutaj mamy jednak cały czas układ Ententy, czyli wiadomo, współpraca między Rosją, Francją i Wielką Brytanią musiała być. Ja myślę, że to była kwestia tej po prostu zależności tych trzech państw, że właśnie został wysłany na ten kurs na początku chyba mechanika, a potem okazało się, że najprawdopodobniej miał jakieś trochę większe przymioty i dlatego też skończył kurs pilotażu. Pamiętajmy, że tych pilotów wtedy nie było. No 911 czy tam 12. Tak dużo. I po powrocie oczywiście znowu wraca do armii rosyjskiej i lata sobie w lotnictwie rosyjskim w okresie I wojny światowej. No i tam też jakaś taka ciekawostka, że zestrzelenie samolotu przeciwnika został odznaczony orderem świętego Jerzego. To rosyjskie oznaczenie, do którego nie będziemy tam wracać, tylko oczywiście, ale żeby podkreślić, że wniosek z tego, no wiadomo, nie każdy lotnik otrzymuje tak wysokie oznaczenie. A ja dlatego podkreśliłem, że rosyjskie, bo dostał też i polskie bardzo ważne odznaczenie. Czyli oczywiście order virtuti militari. Czyli do do orderu virtuti militari ogólnie jako orderu też na pewno wrócimy. Na pewno wrócimy, to w ogóle nie ma o czym mówić, bo to jest ten nasz najważniejszy element od czasów jakiejś tam słynnej bitwy w czasach XVIII wieku.
ale nie będziemy mówić, kto kiedy co ustalił, o tym jeszcze do tego powiemy. Ale powiedziałem, wrócimy, to tak jakbyśmy kiedyś mówili, bo właśnie, mówiliśmy przy okazji buławy marszałka Piłsudskiego, a no to zaprezentujemy może, jeżeli chodzi o ten order i dlaczego on zostaje przyznawany żołnierzom i dlaczego jest taki ważny, to tak, to wrócimy z punktu widzenia tego, że buławę marszałkowi wręczał. Odznaczony orderem, ten najmłodszy człowieczynka, tak, żołnierz Rzeczypospolitej. Tak. Tak. No i wracamy. Aha, jeszcze chciałbym pozdrowić Śląsk, bo oczywiście bohater naszego dzisiejszego odcinka, gdzie on się urodził? Na Śląsku. Na Śląsku. Tak. W jakiejś tam dzielnicy Myszkowa chyba, małej, niewielkiej. Ale też dzisiaj będzie znowu fragmencik nasz. Chełmski przecież, Chełmski, właśnie. Także dzisiaj mieszamy wszystko, Śląsk, Chełmem, Toruniem, Bydgoszczą, Polską, Francją, całą Rosją, Polskę. Wow. No i potem oczywiście taka ciekawostka, zostaje zestrzelony i trafia do niewoli. I tutaj Maciej się śmiał też przed wejściem, że gdzieś tam znając troszkę biografię tego człowieczka, że tam on parę razy uciekał. Bo nie z pana Władysława, panie Boże, tylko z... Uciekł tym cwaniaczką. Bo został zestrzelony, trafił do niewoli, gdzieś tam koło Wrocławia gdzieś przebywał i z tej niewoli właśnie uciekł i przedostał się na tereny polskie. No i tu już się zbliżamy do 1918 roku, więc wiadomo, taki człowiek nie będzie siedział w domu, tylko wiadomo, że wstępuje do tego odradzającego się Wojska Polskiego. I z racji tego, że miało to lotnicze wyszkolenie, a pamiętajmy, że naprawdę lotników nam w 1918 roku to brakowało potworycznie, to został skierowany właśnie do Wojskowej Szkoły Lotniczej w Warszawie. Także tu już dalej te jego losy były związane z lotnictwem. Potem był tam przenoszony, między innymi do Torunia. No a potem oczywiście to, co dla nas jest tym dzisiejszym smaczkiem, czyli w sierpniu 1920 roku trafia do 4. Eskadry Wywiadowczej. Tak to się dokładnie wyglądało. I tutaj już bierze udział w niczym innym, tylko w walce z czerwoną zarazą. Zawsze musi być. Postrzelał sobie. Tak, troszeczkę sobie powalczył. Wykonał wiele lotów. Z tego, co chyba pamiętam, było ich ponad 40. Czyli ponad 40 lotów bojowych. To naprawdę, naprawdę sporo. I potem właśnie po zakończeniu działań dziś tutaj z Maciejem znaleźliśmy, że w 1923 roku, oczywiście dalej jest w Wojsku Polskim, zostaje przeniesiony na kurs zawodowy podoficerów Szkoły Piechoty w Chełmie. Czyli tutaj mamy ten nasz związek z naszym państwem, oczywiście z naszym miastem. Naszą małą ojczyzną. Dobrze, niech będzie państwo chełmskie. Bardzo ładnie to brzmi. Zabrzmiało to ostro. To oczywiście w żartach, natomiast to tutaj jakby na tej zasadzie, oczywiście potem było raczej pewne, że jego losy będą związane z lotnictwem, a takim silnym miejscem związanym z przedwojennym lotnictwem był Toruń i on właśnie tam trafił i tam sobie funkcjonował chyba do 1936 czy 1937 roku i wtedy przeszedł na emeryturę. Już o losach w 1939 nie będziemy opowiadać, bo zamkniemy się przy tym pięknym zdjęciu na tym okresie przecudownym międzywojennym. Także myślę, że taka naprawdę jedna z wielu pewno postaci, jak się człowiek zagłębi w informację związaną z takim człowieczkiem, to nagle okazują się tak dziwne rzeczy, bo tutaj mimo wszystko krótki okres i Rosja, i Francja, i Polska. Także coś naprawdę niesamowitego. Na fotografii jest raz, dwa, trzy, cztery, pięciu żołnierzy w mundurach. No i tak sobie postanowiliśmy, ci, którzy zechcą się zabawić, bo jest troszeczkę informacji w internecie na temat pana Władysława,
to niech, jak zechcą, to w komentarzu napiszą, który to, bo można opisać to po mundurze, po jakimś tam ubraniu. Pan w kapeluszu, pana w kapeluszu nie bierzemy pod uwagę, no bo... Tylko oficerów. Bo nie jest, tylko oficerów, tylko żołnierzy polskich. No i jeszcze raz szacunek dla Śląska, dla wszystkich tych, którzy nie walczyli. Myślę, że też tu warto podkreślić pełen niesamowite oddanie, honor i szacunek dla polskich pilotów, którzy walczyli i w okresie międzywojennym. No i już nie wspomnimy oczywiście o tych naszych geniuszach, można powiedzieć, powietrza, czyli pilotach z bitwy o Anglię. Ale to już całkiem inna historia. Którzy gdzieś tam pewnie jakąś inną trasą musieli iść w podziękowaniu. Ta trasa, pogubili się. Ja czy Anglicy nie dali tej mapki takiej, chyba gdzie, tak. Gdzie ta defilada miała być? Że ich tam jako jedyną formację wojskową i jedyną nację nie zaproszono. To jest naprawdę. Ale nie mówmy o smutnych rzeczach. Napawajmy się tym pięknym przedwojennym zdjęciem. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.